Wielu ludzi, w tym zwłaszcza Agnieszka i Sławek Zawadzcy, prosili mnie o to, żebym spróbował opowiedzieć coś o fenomenie politycznym Janusza Korwin-Mikkego i stworzonej przez niego Unii Polityki Realnej, które od kilku dekad funkcjonują na polskiej scenie politycznej. A zatem zapraszam na dzisiejszy odcinek. Producentem tego odcinka jest platforma streamingowa Vodilla. Z jej bogatej oferty polecam dokument Prawdziwy Oppenheimer, opowiadający o głównym architekcie amerykańskiego programu nuklearnego w czasie II wojny światowej. Proszę Państwa, najwyższy czas zerwać z utopią socjalizmu. Proszę bardzo, tu jest tygodnik Najwyższy Czas. Janusz Korwin-Mikke, prezes Unii Polityki Realnej. 1000 zł. Chcemy prywatnej własności i wolnego rynku. Nie chcemy żadnego socjalizmu. Chcemy kapitalizmu. Już kapitalizm mamy, proszę Pana. W tym miejscu mamy, ale tam za moim plecami jest państwowy sklep, proszę Pana. Tam jest komunizm. Tam siedzi 10 prezesów, 50 wiceprezesów. A więc sprywatyzować wszystko, dać wolność kapitałowi, zliberalizować politykę socjalną, no i twardo trzymać się idei konserwatywnej. Unia Polityki Realnej, jedna z już 68, partii i ugrupowań politycznych, wyszła na ulicę ze swoim nowym tygodnikiem Najwyższy Czas. Kieruje nim lider partii, od dawna głoszący konserwatywno-liberalne poglądy, Janusz Korwin-Mikke. Trzeba zmienić, zreprywatyzować wszystko, poza być może Belwederem. Po reprywatyzacji trzeba zmienić system podatkowy. System podatkowy jest absurdalny, kompletnie jest antyprodukcyjny. A to jest, potem jest niemoralny, zabiera ludziom, którzy pracują, a daje nierobom. Natomiast w polityce zagranicznej w ogóle nie powinno się mieć polityki. Powinno się stosować zasadę, że dotrzymuje się zawartych umów, a wybiera się ten sojusz, który w danym momencie jest najkorzystniejszy. Państwa nie mają przyjaźni, państwa mają tylko interesy. Fragment polskiej kroniki filmowej z początku 90 roku pokazywał nam Janusza Korwin-Mikkego w redakcji Najwyższego Czasu, a więc ukazującego się do dzisiaj tygodnika Unii Polityki Realnej. Ale skąd właściwie wzięła się Unia Polityki Realnej, no i skąd wziął się w polskiej polityce Janusz Korwin-Mikke? Spośród prawdziwych mamutów polskiej polityki Korwin-Mikke może być dzisiaj uważany za absolutnego rekordzistę, bo tak naprawdę jego pierwsze wystąpienie polityczne miało miejsce w 1964 roku. Aż trudno w to uwierzyć, ale wtedy Korwin-Mikke zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował filozofię i matematykę, wiec popierający sygnatariuszy listu 34 intelektualistów polskich, którzy sprzeciwili się zaostrzaniu przez ekipę Gomułki cenzury. Za ten wiec oczywiście miał kłopoty, choć nie trafił do więzienia na długo, tylko na krótko. W 68 roku trafił po wydarzeniach studenckich, protestach 68 roku na nieco dłużej do aresztu, ale także i to nie sprawiło, że Korwin-Mikke dołączył do środowisk opozycyjnych w Polsce. On zawsze był odrębny, zawsze był niesamowitym indywidualistą i ten jego indywidualizm moim zdaniem jest kluczem dla zrozumienia kłopotów politycznych, które miały kolejne jego przedsięwzięcia, o których zaraz opowiem. W drugiej połowie lat 70., kiedy polityka ekipy Gierka sprawiła, że opozycja zaczęła mieć szansę na swobodniejsze nieco działanie, co nie znaczy, że nie była represjonowana, Korwin-Mikke postanowił zrobić krok dalej i stworzyć własną oficynę wydawniczą, oczywiście drukującą książki i czasopisma poza cenzurą. I tak w 78 roku powstała oficyna liberałów. W stanie wojennym Korwin był przez kilka miesięcy internowany, oczywiście za nielegalną działalność poligraficzną, ale w istocie rzeczy cały czas to środowisko, które się wokół niego tworzyło, było bardzo niewielkie. Dopiero w drugiej połowie lat 80., kiedy Korwin zaczął wydawać w podziemiu pismo Stańczyk,
uformowała się wokół niego grupa ludzi, która sprawiła, że w listopadzie 1987 roku w Józefowie pod Warszawą powołano Ruch Polityki Realnej. Obok Korwina Mikke w gronie założycieli Ruchu Polityki Realnej byli bardzo znany wówczas popularny publicysta, felietonista Tygodnika Powszechnego Stefan Kisielewski, słynny Kisiel, Stanisław Michalkiewicz, który będzie współpracował z Korwinem wyjątkowo długo na tle innych, ale także ludzie, których losy potoczyły się później zupełnie inaczej, jak choćby Andrzej Sadowski, obecny prezydent Centrum Adama Smitha. Ale faktem jest, że wokół Korwina zawsze już od tego momentu, od lat 80. kręcili się ludzie o wyraziście liberalnych gospodarczo poglądach. Bo to, co było zasadniczym przesłaniem Korwina-Mikke, to chęć dokonania w Polsce rewolucji gospodarczej. No i lata 80. bardzo sprzyjały, można powiedzieć, poglądom, które głosił Korwin-Mikke. Dlaczego? Dlatego, że bankructwo PRL-owskiej gospodarki było tak głębokie, że liczni dotąd ludzie, którzy wierzyli, że w jakiejś formie uda się gospodarkę PRL naprawić, nie przechodząc wprost do systemu kapitalistycznego, zaczęli tracić w to wiarę i w latach 80. także i za sprawą pewnej rewolucji konserwatywno-liberalnej, którą symbolizowały nazwiska Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher, także i w polskiej opozycji zaczęto na dużą skalę czytać książki takich myślicieli jak Milton Friedman czy Friedrich August von Hayek, no, którzy bardzo wyraźnie zwalczali wszelkie pomysły szerszej ingerencji państwa w sferę gospodarczą. Ruch Polityki Realnej oczywiście działał początkowo jako jedna z wielu w końcu lat 80. nielegalnych partii politycznych. Dopiero w kwietniu 89 roku na fali zmian, które zaczęły się w Polsce równolegle z obradami Okrągłego Stołu, został zalegalizowany jako Unia Polityki Realnej. No i właśnie pod tą nazwą w 90 roku partia Korwin-Mikkego zaczęła swoją działalność. Ale jeszcze wcześniej, bo w czasie wyborów czerwca 89 roku, Korwin-Mikke próbował swoich sił, startując w wyborach czerwcowych. Startował we Wrocławiu, poniósł tam spektakularną klęskę. Z prostego powodu nikt wówczas, kto nie startował z list Komitetu Obywatelskiego Solidarność, nie miał najmniejszych szans na zdobycie mandatu, czy to poselskiego, czy senatorskiego, dlatego że Solidarność wzięła wszystko, co było do wzięcia, z wyjątkiem senatorskiego mandatu Henryka Stokłosy, co było do wzięcia w tej tak zwanej wolnej części wyborów. Ale to nie znaczy, że nikt z UPR-u się nie dostał do parlamentu. Otóż dwóch ludzi związanych z Unią Polityki Realnej, Andrzej Machalski został senatorem z Częstochowy, a profesor Andrzej Zawiślak został posłem z Piotrkowa, ale obaj, i Machalski, i Zawiślak, znaleźli się w parlamencie z list Komitetu Obywatelskiego Solidarność. I to dość ciekawie pokazywało, jak ta Unia Polityki Realnej no, nie była partią, choć sam Korwin by bardzo chciał, żeby tak było, mocno ortodoksyjną, no bo jakżeż to tacy ultraliberalni politycy mieliby kandydować z list związku zawodowego, a przecież Solidarność była w tym czasie związkiem zawodowym. No więc to pokazuje nam pewną jednak elastyczność ludzi związanych z Korwinem, którzy zresztą dość szybko tracili wiarę właśnie w zdolności przywódcę swojego lidera i nie przypadkiem jest, że zarówno Machalski, jak i Zawiślak dość szybko przenieśli się do Kongresu Liberalno-Demokratycznego Tuska i Bieleckiego, uznając, że z Korwin-Mikkem daleko politycznie nie zajadą. Tymczasem Korwin próbował swojej działalności wydawniczej, tu rzeczywiście największym sukcesem było wspomniane już rozpoczęcie wydawania w 90 roku tygodnika Najwyższy Czas i można powiedzieć, że ten tygodnik jest największym dokonaniem, jak ja na to patrzę, Korwin-Mikkego i środowiska, które wokół siebie skupił, jeśli chodzi o to, co pozostaje jego najważniejszym sukcesem, czyli oddziaływania na świadomość społeczną. Bo tak naprawdę przez kilka kolejnych dekad, o których tu jeszcze oczywiście zaraz opowiem, Korwin-Mikke dość konsekwentnie zaszczepiał w wielu młodych ludziach przekonanie właśnie o błędności całego ustroju politycznego, w którym żyją, a więc ustroju, w którym państwo odgrywa nie tylko
dużą, ale coraz większą rolę w wielu obszarach, nie tylko życia gospodarczego, ale także życia społecznego. Korwin głosił konsekwentnie libertariańską ideę państwa minimum, a więc państwa, za którego ideał, jak pisał w niektórych swoich tekstach, uznawał Stany Zjednoczone z XIX wieku, a więc kraj, w którym tak naprawdę rola państwa była ograniczona do absolutnego minimum i sprowadzała się do tego, że istniała armia, no i policja, z którą też różnie bywało, zwłaszcza na Dzikim Zachodzie, który Korwin-Mikke szczególnie wielbił. No więc cała ewolucja cywilizacji ludzkiej w XX i XXI wieku, można powiedzieć, była dokładnie w odwrotnym kierunku niż chciał Korwin-Mikke i jego zwolennicy. Niemniej jednak najwyższy czas przetrwał wszystkie zawirowania, ukazuje się po dzień dzisiejszy, a więc to jest przykład, o czym niewiele jest takich środowisk politycznych, a może nawet nie ma, jak właśnie środowisko skupione wokół najwyższego czasu, które przetrwało tak długo. Tym bardziej, że kolejne dokonania polityczne Korwin-Mikkego nie zachęcały raczej do skupiania się pod jego sztandarem. Otóż w 90 roku Korwin-Mikke próbował wystartować w wyborach prezydenckich po raz pierwszy, bo później startował wielokrotnie, ale w 90 roku okazało się barierą nie do przekroczenia zebranie 100 tysięcy podpisów i choć Korwin zbierał te podpisy i jego ludzie 100 tysięcy podpisów nie zebrali, co pokazuje ograniczone wpływy tamtego środowiska w roku 90. W rok później Unia Polityki Realnej odniosła swój pierwszy i na wiele, wiele lat jedyny sukces polityczny, startując w pierwszych całkowicie demokratycznych wyborach do Sejmu. Zdobyła w nich 250 tysięcy głosów, to jest nieco ponad 2% oddanych, ale ponieważ nie było w tym czasie jeszcze 5-procentowego progu wyborczego, to udało się wprowadzić UPR-owi do Sejmu trzech posłów, poza samym Korwin-Mikkem, który kandydował z Poznania, to był Lech Pruchno-Wróblewski, który kandydował z Warszawy i Andrzej Sielańczyk, który kandydował z Katowic. Zobaczmy spot wyborczy UPR z 91 roku. Dobry wieczór Państwu. Witamy w kolejnym programie wyborczym Unii Polityki Realnej. Przedstawiamy Państwu kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dobry wieczór Państwu. Czy Pana zdaniem w Polsce panuje korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości? Ministerstwo Finansów postuluje powołanie specjalnej policji skarbowej i wywiadu skarbowego, który obejmowałby sieć płatnych, tajnych informatorów. Proszę Państwa, nie tędy droga. Nie powinniśmy mnożyć kontrolerów, ale umożliwić ludziom twórcze działanie. Działalność dla własnego, a tym samym publicznego dobra. Tabuny kontrolerów to dodatkowe źródło inflacji i obciążenie budżetu. Zamiast kontrolować innych, ci ludzie powinni zająć się jakąś pożyteczną działalnością. Jeśli nie potrafią nic innego, niech chociaż zamiatają ulicę. Jestem chirurgiem. Spodziewam się, że Unia Polityki Realnej zapewni stabilne prawa, które są niezbędne do tego, aby przedsiębiorcy mogli coś planować i aby pomyślność gospodarcza z tego mogła wyniknąć. Tak sądzę. Jestem fizykiem, który pracuje w branży wydawniczo-reklamowej w prywatnej spółce. Chciałbym jednego, żeby w tym kraju nareszcie można było przewidzieć, że jeżeli się podejmuje jakieś działania dzisiaj, to przynoszą one owoce jutro, takie jakie chcemy. Teraz tego nie ma. Przedsiębiorca z Poznania, chciałbym, żebyśmy mogli żyć uczciwie za swoje własne zarobione pieniądze. Silna armia, proste prawa, mniej podatków, jasna sprawa. Niechże władzy ster weźmie UPR. Problem bezrobocia jest sztuczny. Ilość bezrobotnych zależy od wysokości zasiłku. Jak zasiłek jest 600 tysięcy, to bezrobotnych jest 1,5 miliona. Jak zasiłek był 1 000 000 złotych miesięcznie, to bezrobotnych byłoby 5 milionów. Gdyby był 2 miliony, to byłoby 15 milionów bezrobotnych, a gdyby zasiłek dosięgł 3 miliony, to byśmy mieli 20 milionów bezrobotnych w Polsce. Od tego to tylko zależy. Ludzi do pracy nie ma, co widać zresztą, jak się rozejrzeć po ulicach. Praca jest, ludzi do roboty nie ma. Kiedy panią Thatcher pytano, co ona sądzi, żeby zlikwidować 12% bezrobotnych, ona powiedziała, że ją to nie obchodzi. Ją interesuje 88% ludzi, którzy pracują i dostała ogromne brawo do państwa. Dlatego też my traktujemy bezrobocie jak deszcz. No deszcz
Raz pada, raz nie pada. Tak samo bezrobocie raz jest, raz nie ma. I ani nie będziemy robili sztucznie bezrobocia, jak robi to obecny rząd pana Balcerowicza, ani nie będziemy sztucznie bezrobocia zwalczali. Od księdza. Natomiast trzeba tworzyć warunki, żeby bezrobocia było jak najmniej. I w tym celu właśnie chcemy zmniejszyć podatki. Jeżeli przedsiębiorca będzie płacił tylko podatek pogłówny, a nie dochodowy, to nie będzie się bał, że jeżeli uruchomi drugą, trzecią zmianę w swojej fabryce, się rozbuduje, to zapłaci dodatkowy podatek. Więc wszystkie zakłady, są również państwowe, ruszą na drugą i trzecią zmianę, te lepsze oczywiście, i w ten sposób bezrobocie samo z siebie jakoś zaniknie, jak w każdym normalnie rozwijającym się państwie. Głosujcie państwo jednak na nasz program. To jest program realny. Nasz konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Telewidzowie dzwonią, pytają się o szczegóły programu Unii Polityki Realnej. Gdzie można je znaleźć? Jeśli chcecie państwo poznać nasz punkt widzenia na różne sprawy, zachęcam do lektury naszego tygodnika Najwyższy Czas, naszego pisma Stańczyk, wydawnictw książkowych, które można znaleźć we wszystkich lokalach Unii Polityki Realnej w całej Polsce. Oto kolejne pytanie naszego konkursu. Jaka powinna być cena benzyny według Unii Polityki Realnej? Wielu ludzi uważa naszego Janusza Korwin-Mikke za człowieka szalonego. Gdybym ja swego czasu nie był szalony, to bym nie odbudował tego dworu. W tej chwili nasza gospodarka, cała Polska jest tak samo zrujnowana przez komunę. I tylko człowiek radykalny, człowiek, który wie, czego chce, może ją odbudować. I tylko taki człowiek może ją odbudować. Stoimy przed pięknym dworem, odrestaurowanym wysiłkiem umysłu, rąk i pieniędzy właściciela. Gdybym był pana spadkobiercą, zapłaciłbym w myśl obowiązującego prawa krociowy podatek spadkowy. Jest to jawna grabież i niemoralne. Unia Polityki Realnej po wejściu do parlamentu zrobi wszystko, aby zlikwidować to państwowe złodziejstwo. Nie bójmy się radykalnych poglądów i nie bójmy się optymizmu. Wszystko, co tutaj mnie otacza w tej chwili, jest wynikiem optymizmu mojej żony i mojego. Chciałbym, żeby cała Polska przynajmniej częściowo była podobna do tego tutaj obiektu. Tragiczny obraz Polski to brudne ulice, klatki schodowe, zdewastowane domy i elewacje, zatrute powietrze. Nas nie stać już na dalszą dewastację przez nieodpowiedzialne decyzje rządu i parlamentu. Żeby zatrzymać ten proces niszczenia, Unia Polityki Realnej wprowadzi radykalną reformę ustroju samorządowego. Pieniądze pochodzące z podatków muszą pozostać w gminach. Mienie komunalne należy sprzedać obywatelom i kategorycznie zabronić urzędnikom pod rygorem kary pieniężnej prowadzenia działalności gospodarczej. Od tego są obywatele. Oni wiedzą najlepiej. W Sejmie pierwszej kadencji Korwin-Mikke zasłynął z wielu spektakularnych wystąpień. Oczywiście najsłynniejsze dotyczyło przyjęcia uchwały lustracyjnej w końcu maja 92 roku. Szerzej o kontekście tej uchwały opowiadam w odcinku dotyczącym rządu Jana Olszewskiego. Tu chcę tylko powiedzieć, że Korwin-Mikke konsekwentnie twierdził, że pomysł zgłoszenia tej uchwały był jego samodzielną inicjatywą, że reagował w ten sposób na oskarżenia o agenturalną współpracę kierowane pod adresem ministra spraw zagranicznych w rządzie Olszewskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego. Inni podejrzewali to jednak inspirację ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Tej sprawy oczywiście nie sposób wyjaśnić, natomiast nie ulega wątpliwości, że to wystąpienie Korwin-Mikke, którego fragment teraz państwu pokażę, było najsłynniejszym w jego pierwszej i na długie lata ostatniej kadencji sejmowej. Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów
będący współpracownikami Służb Bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. Atmosfera, jaka panuje, jest jasna. Mimo znaczącej popularności, jaką Korwin-Mikkemu przyniosło to wystąpienie sejmowe, a także działalności pozostałych posłów UPR-u, którzy na różne sposoby starali się nagłośnić działalność tej partii, wzrost, który Unia Polityki Realnej zanotowała w kolejnych latach, wzrost poparcia, okazał się niewystarczający, żeby przekroczyć w 1993 roku kolejny wprowadzony wtedy próg wyborczy 5%. Otóż w wyborach w 1993 roku na Unię Polityki Realną głosowało wprawdzie już niemal dwa razy tyle ludzi, co dwa lata wcześniej, bo 438 tysięcy, ale to zamieniło się w niewiele ponad 3% poparcia. No i to oznaczało, że tym razem próg wyborczy zadziałał przeciwko Unii Polityki Realnej. Tak już będzie także i przy okazji kolejnych wyborów parlamentarnych. Co ciekawe, w kampanii wyborczej UPR w 1993 roku Korwin, który zazwyczaj bardzo dominował w tych wszystkich programach, pozwolił zaistnieć nieco szerzej działaczowi samorządowemu z Kamienia Pomorskiego, tamtejszemu burmistrzowi Stefanowi Oleszczukowi. Zobaczmy spot UPR-u z 1993 roku. Czas myśleć realnie. Będę zwalczał socjalizm wszędzie, gdzie on jest. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy naszą polityką podatkową kierują sabotażyści wynajęci przez obce koncerny, czy też kierują idioci. Faktem jest, że nakładane są na nas coraz większe podatki, na przykład w Polsce VAT 22, w Niemczech 14. W wyniku wprowadzenia tych wysokich podatków, które producent oczywiście musi doliczyć do ceny wyrobu, ceny polskich towarów stały się wyższe niż ceny towarów zachodnich. Tym samym towary zachodnie zaczęły wypierać z rynku towary polskie. Prywatni producenci musieli się zwinąć, jak obniżymy podatki, ceny polskich towarów stały się niższe niż zagraniczne, wyprą zagraniczne towary i wtedy gospodarka ruszy, bezrobocie zniknie. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak płacą podatki. Chłopi mówią, że oni podatków nie płacą. Oni podatków nie płacą. Przecież jak chłop idzie przez pole, ropę ma w traktorze i każdy litr ropy 4000 podatku do Skarbu Państwa, o czym on nawet nie wie. Dlatego UPR chce na przykład radykalnie znieść podatek od benzyny. Dlaczego w Ameryce benzyna może być po 3500 z dwoma podatkami stanowym miejskim, a u nas po 10 tysięcy, a w Europie Zachodniej pracowicie budującej socjalizm europejski jeszcze droższe. Oczywiście, że w Polsce może być jeszcze tańsza i UPR to właśnie zrobi. To jest bardzo piękne to, co pan mówi, ale dla mnie to jest całkowicie nierealne, bo to byłoby piękne, by tak wszystko zburzyć i zacząć od zera. Pan sobie wyobraża, że wprowadzamy na przykład od jutra nowe podatki. Co zrobić z całą tą jednak sferą budżetową? Nagle się znajdą szkoły prywatne i nagle szpitale? Nieszczęściem Polski jest to, i to od wielu, wielu lat, że jest to państwo zarządzane przez biurokrację. Mamy służbę zdrowia zamiast lekarza. W normalnym kraju jest lekarz. W Polsce jest służba zdrowia. Otóż w służbie zdrowia istnieją ZOZ, dyrektor ZOZ, człowiek, który przez 10 lat uczył się na lekarza, teraz wykonuje robotę wyłącznie papierkową. Przykładem papierkiem jest nie leczy chorych. Prawda? Minister jest też lekarzem, to jest bezsens. Ten człowiek uczył się, to jest lekarz specjalista. I on siedzi jako minister zamiast leczyć chorych. Prawda? To ministerstwo jest całkowicie niepotrzebne. Proszę Państwa, to jest problem. Ministerstwo Kultury, Zdrowia, Oświaty to jest wynalazek ostatnich 50-60 lat. Budżety gminy i budżety państwa mają za dużo pieniędzy. Często jak to mówię, wywołuje szok. Ale pamiętajcie Państwo, im więcej pieniędzy w budżecie gminy czy w budżecie państwa, tym mniej waszych kieszeni. W Kamieniu Pomorskim, pomimo tak niskich podatków, niemalże połowę budżetu gminy w bieżącym roku, co jest nieosiągalne dla innych, wydajemy na inwestycje. I tak,
od 1963 roku budowano w Kamieniu Pomorskim oczyszczalnie ścieków. Zlewisko dwóch rzek. Przepiękny akwen zalewu zanieczyszczony. A my, zaczynając budowę wiosną ubiegłego roku, w grudniu bieżącego uruchamiamy oczyszczalnię. Niskie podatki rozkręcają koniunkturę, powodują wzrost podmiotów gospodarczych, powstawanie nowych, które przysparzają wpływów budżetowych. Jestem zwolennikiem Unii Polityki Realnej, ponieważ głoszą oni zasady, w których mówią, iż powinnam się martwić o własną kieszeń, a nie o budżet państwa. Dziękuję. Proszę Państwa, rządzące Warszawą mafie próbują zamilczeć nas na śmierć. To Schweigen, mówi się po niemiecku. Jedyne pismo, które podaje program Unii Polityki Realnej, to tygodnik Najwyższy Czas. Szczegóły tego, o czym mówiliśmy dzisiaj w programie, znajdą Państwo w tygodniku Najwyższy Czas. Myśleć realnie, to znaczy przyjmować do wiadomości fakty. Jest faktem, że nigdzie na świecie nie udało się zrealizować utopii państwa socjalnego. Nawet w państwach najbogatszych, najlepiej zorganizowanych, mających kadrę kompetentnych i uczciwych urzędników, państwo opiekuńcze pozostało fikcją i przyniosło tylko recesję, bezrobocie oraz astronomiczne zadłużenie. Jest faktem, że bogaciły się i bogacą tylko te kraje, w których podatki są niskie, biurokracja zredukowana do minimum, a gospodarką zajmują się sami obywatele. Jest też faktem, że Kamień Pomorski, gmina rządzona przez Unię Polityki Realnej, jest najlepiej rządzoną gminą w Polsce. To przyznają nawet ci, którzy nas nienawidzą. I dlatego z każdym dniem nasza popularność wzrasta. W czasie poprzednich wyborów była nas jeszcze tylko garstka. Dziś nasza konwencja wyborcza zebrała ponad 4000 ludzi. Pod naszymi listami kandydatów zebraliśmy 250 tysięcy podpisów. We wszystkich prawyborach otrzymaliśmy ponad 8% głosów. Listy, telefony, reakcje przechodniów, to wszystko daje nam pewność, że w nowym Sejmie nie zabraknie naszych posłów. Od Państwa zależy, ilu ich będzie. Wynik wyborów w 1993 roku był oczywiście ogromnym rozczarowaniem dla Korwin-Mikkego. Postawienie na Stefana Oleszczuka jako takiej twarzy pokazującej, jak mogłyby wyglądać rządy Unii Polityki Realnej, gdyby zdobyła władzę w Polsce, no, okazały się mało zachęcające. Co mianowicie zrobił Oleszczuk w Kamieniu Pomorskim? No, zaczął stosować recepty Korwina-Mikke w takim zakresie, w jakim to było możliwe, a mianowicie zredukował radykalnie o mniej więcej połowę liczbę pracowników władz, które mu podlegały. Zaczął wyprzedawać mienie komunalne, czyli prywatyzować wszystko, co się dało. Obciął dotacje do wszelkich kulturalnych imprez w mieście. No i przez pewien czas to niektórym się podobało, ale wydaje się, że w większości jednak nie, bo później kariery Oleszczuk już w Kamieniu Pomorskim znaczącej nie zrobił. Został wprawdzie później jeszcze przez pewien czas starostą tego miasta, ale widać było, że te radykalne recepty Korwin-Mikkego w większości Polaków się nie podobają. I tutaj dochodzimy do właściwie istoty problemu, jaki miał Korwin-Mikke. Otóż te jego radykalne recepty polegające na zazwyczaj odpowiedzi na każde możliwe pytanie, odpowiedź Korwina była taka, że trzeba zwolnić większość urzędników, którzy się jakąś sferą rzeczywistości zajmują i od razu będzie lepiej, oddać ludziom ich pieniądze, a więc radykalnie obniżyć podatki. Tu Korwin-Mikke właśnie twierdził, że trzeba zlikwidować większość istniejących podatków, ograniczyć się wyłącznie do tak zwanego podatku pogłównego. Zresztą, mówiąc szczerze, kwestie gospodarcze były tylko, można powiedzieć,
choć kontrowersyjną, ale tak naprawdę nie najistotniejszą częścią programu Korwin-Mikkego, które budziły takie krytyczne czy negatywne reakcje, bo zasadnicza część jego programu dotyczyła ustroju politycznego. Już Korwin-Mikke, choć kandydował w kolejnych wyborach, tak naprawdę nieustannie podkreślał, że jest przeciwnikiem demokracji jako takiej i właściwie powinna być ona zlikwidowana. No, rzecz w tym, że demokracja się w Polsce rozwijała, władze się zmieniały w konsekwencji kolejnych wyborów, a Korwin tkwił w martwym punkcie. W 1995 roku wprawdzie udało mu się w końcu zarejestrować jako kandydat w wyborach prezydenckich i dostał w nich wynik bardzo podobny do takiego, jak dwa lata wcześniej Unia Polityki Realnej. Głosowało na niego w wyborach prezydenckich w 1995 roku nieco ponad 400 tysięcy wyborców. To był wynik 2,4% i dał mu 8 miejsce. I wtedy w Unii Polityki Realnej nastąpił pierwszy duży rozłam. Już wcześniej oczywiście dochodziło tam do konfliktów i pęknięć, ale w końcu 1995 roku sprzeciwko Korwinowi zbuntował się jego zastępca, wiceprezes Unii Polityki Realnej, Mariusz Dzierżawski, który wraz z grupą zwolenników opuścił UPR i powołał Stronnictwo Polityki Realnej. Dlaczego? Otóż głównym powodem decyzji Dzierżawskiego, choć na pewno nie jedynym, był fakt, że po pierwszej turze wyborów w 1995 roku Korwin-Mikke odmówił udzielenia poparcia w drugiej turze Lechowi Wałęsie, gdy tymczasem część zwolenników Unii Polityki Realnej, czy działaczy, uważała, że no jednak w zestawieniu z Kwaśniewskim to niewątpliwie Wałęsa reprezentuje pewne wartości bliższe Unii Polityki Realnej. No ale Korwin był tu jak zawsze fundamentalistą, uważał, że Wałęsa jest równie nieudanym promotorem socjalizmu, co Kwaśniewski. Właściwie nie ma żadnej różnicy między jednym a drugim, więc nie ma sensu się angażować w poparcie dla któregokolwiek z tych kandydatów. Natomiast po wyborach 1995 roku Korwin zaczął dostrzegać konieczność poszerzenia jednak bazy politycznej i do wyborów w 1997 roku poszedł już we współpracy z jeszcze mniejszą niż UPR partyjką Republikanie Jerzego Eismonta, ale także dołączyli do tego tacy ludzie jak satyryk Jan Pietrzak, zresztą konkurent Korwina w wyborach prezydenckich z 1995 roku. No, zobaczmy fragment spotu wyborczego UPR z 97 roku. Nadziei szansę Tobie dam. Szczęśliwa ósemka, szczęśliwa ósemka. Dla ojczyzny, dla dobra przyszłości swej, oddaj swój głos, głos na UPR. Do tej pory Unia Polityki Realnej samotnie niosła sztandar prawicy, z wyborów na wybory podwajając zresztą elektorat. Ale odkąd okazało się, że nasz postulat znoszenia kary śmierci stał się bardzo popularny, a zwłaszcza odkąd żeśmy się wypowiedzieli, by nie oddawać majątków gminom żydowskim, tylko albo wszystkim, albo nikomu, od tej pory nastąpiła zupełna blokada w państwowej telewizji, przekręca się fakty, fałszuje sondaże. I wtedy właśnie budziło się do nas grono zacnych obywateli, którzy założyli Komitet Wyborczy Unia Prawicy Rzeczypospolitej, żebyśmy startowali z ich list. Z tych panów ze mną byli w Wieruszowie pan Jan Pietrzak, kandydat niezależny, pan Jerzy Eisymont, przewodniczący Partii Republikanie, pan Janusz Adamczak, szef Partii Kupieckiej, pan Józef Augustyn, szef Rzemieślniczej Partii Polski, pan Alfred Dygudaj, szef Ruchu dla Rzeczypospolitej, którego wypowiedź zresztą telewizja w poniedziałek też trochę pocięła, także stała się prawie że niezrozumiała. No a w Wieruszowie pokazywano nam, że cała ta Unia Prawicy to dostanie raptem 1% głosów, a w kraju według sondażowni ma dostać 2. Myśmy tego śmieli i mieliśmy rację, bo dostaliśmy w Wieruszowie prawie 5 razy tyle głosów
niż przygląda w sondażach. Nawiasem mówiąc, gdyby to samo było w całym kraju, to powinniśmy dostać 10% głosów. Trzeba pamiętać, że nie głosowali studenci, wśród których jesteśmy na drugim, trzecim miejscu, jeśli chodzi o popularność, jak również część ludzi bała się na nas głosować, żeby niby głosu nie stracić. Także jest to całkowite sfałszowanie i ja zresztą to podejrzewałem, że tak będzie, już będąc na miejscu w Wieruszowie. Mamy nadzieję, że te wybory, tu będą prawdziwy sondaż. Tu się już wrzuca kartki do urny. Tu nie ma sondażowni sterowanych przez telewizję. Tylko są prawdziwe wybory i liczymy, proszę Państwa, że te wybory przyniosą nam wynik, który pozwoli mieszkańcom Wieruszowa się nie wstydzić, że głosowali znowuż na jakichś gangsterów. Przedstawiamy Państwu długoterminową prognozę pogody od 21 września 1997 roku. W całym kraju na najbliższe 4 lata przewidujemy ciepłą i słoneczną pogodę. Temperatura poparcia dla UPR rośnie. Na Pomorzu słonecznie, w Warszawie przejaśnienia, na Śląsku pogodnie. Do widzenia Państwu. Nadzieje, jakie Korwin-Mikke pokładał w sukcesie UPR-u w prawyborach, do jakich doszło w Wieruszowie, okazały się kompletnym złudzeniem. W rzeczywistości wynik, jaki realnie UPR uzyskał, właściwie Unia Prawicy Rzeczpospolitej, bo pod takim szyldem w 97 roku UPR startował, był jeszcze gorszy niż ten sprzed 4 lat, bo na Unię Prawicy Rzeczpospolitej głosowało zaledwie 266 tysięcy wyborców. To było 2%. Korwin-Mikke przyznał się do porażki, nawet na pewien czas doszło do zmiany lidera partii. Prezesem UPR-u został jego jeden z najbliższych współpracowników, Stanisław Michalkiewicz. Natomiast niewiele to wszystko dało. Satysfakcję w jednym mógł mieć Korwin po latach. Postulat Unii Polityki Realnej, bardzo mocno w tamtych wyborach lansowany, wprowadzenia armii zawodowej, doczekał się po latach realizacji, doczekał się realizacji w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. I to właśnie Platforma Obywatelska okazała się kolejną trampoliną, na której Korwin, a właściwie jego ludzie, próbowali zaistnieć w polskiej polityce. Otóż mało kto pamięta, że w 2001 roku, kiedy Platforma Obywatelska po raz pierwszy brała udział w wyborach parlamentarnych, to na jej listach startowali właśnie kandydaci Unii Polityki Realnej, którzy na podstawie umowy obsadzili wszystkie ostatnie miejsca na listach kandydatów Platformy. No i okazało się, że żaden z nich do Sejmu się nie dostał, choć jak wiemy, Platforma wprowadziła kilkudziesięciu posłów. I to pokazało, że także i ta metoda próby zaistnienia w polityce tej sejmowej, no, okazała się za sprawą progu wyborczego po raz kolejny dla Unii Polityki Realnej nie do pokonania. W kolejnych latach Korwin, zmagający się z kolejnymi rozłamami i kolejnymi konfliktami wewnątrz swojego środowiska, próbował jeszcze eksperymentów z Ligą Polskich Rodzin w 2007 roku. Tutaj także sojusz z Ligą Polskich Rodzin nic nie dał. LPR przepadła w wyborach w 2007 roku i tak naprawdę to środowisko wydawało się, że zupełnie ulegnie, tak jak wiele innych środowisk prawicowych i lewicowych w tamtym okresie, które się zrodziły w latach 90., całkowitemu zanikowi, ale jednak nie. Okazało się, że żywotność Korwin-Mikkego jest tak duża, że za sprawą przede wszystkim zmian, które zaczęły zachodzić w przestrzeni medialnej, na której rzeczywiście Korwin zawsze narzekał, że jest dyskryminowany we wszelkich mediach. No, dziwnego, że większość mediów nie chciała go pokazywać za sprawą kolejnych skandalicznych, kontrowersyjnych wypowiedzi, które wygłaszał i które zwykle przed wyborami sprawiały, że bardzo wielu potencjalnych zwolenników UPR-u, ciepło patrzących na tą, powiedziałbym, taką wizję krytyczną, zbiurokratyzowanego, zetatyzowanego państwa, nagle stwierdzało, no, że nie mogą popierać partii człowieka, który na przykład porównuje igrzyska paraolimpijskie do igrzysk kretynów, prawda? Obraża niepełnosprawnych, obraża kobiety, obraża przedstawicieli mniejszości seksualnych. No, lista wypowiedzi i prowokacyjnych
tekstów Korwin-Mikke jest bardzo długa, także powodowało to liczne procesy, które Korwinowi wytaczano z racji obrażania różnych ludzi. No ale te skandale jednak nie powodowały, że udawałoby się to, jakby przekładałoby się to na większe poparcie. Sytuacja się dopiero zmieniła za sprawą rozwoju internetu, gdzie rzeczywiście wielu młodych ludzi, z którego zaczęło czerpać swoje informacje, i rzeczywiście internet stał się, można powiedzieć, dla i rozwój mediów społecznościowych stał się dla Korwin-Mikkego ogromną szansą, z której właśnie jako jedyny polityk tego pokolenia, które reprezentował, a więc ludzi urodzonych w latach 40. XX wieku, potrafił w pełni wykorzystać. I tu upatruje pewnego renesansu tego środowiska. Otóż po powstaniu w ramach kolejnych przekształceń Kongresu Nowej Prawicy w 2014 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego w końcu nastąpił, można powiedzieć, wielki powrót Korwin-Mikkego do polskiej polityki, a właściwie do europejskiej polityki, dlatego że w 2014 roku właśnie Kongres Nowej Prawicy zdołał, uzyskując 7%, pokonać próg wyborczy obowiązujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego i właśnie eurodeputowanym został Janusz Korwin-Mikke. Przetrwał kilka lat w europarlamencie, co ciekawe ostatecznie zrezygnował przed końcem kadencji z mandatu eurodeputowanego, no trafnie uznając, że mało kogo w Brukseli obchodzą jego antyunijne tyrady, a przypomnijmy, że Korwin zasłynął choćby porównaniami Unii Europejskiej do III Rzeszy i różnymi innymi tego typu prowokacyjnymi stwierdzeniami, ale rzeczywiście trzeba mu przyznać, zrezygnował z ogromnych pieniędzy, jakie, jak wiadomo, europosłowie otrzymują, po to, żeby wrócić do polskiej polityki i rzeczywiście w 2019 roku, startując z list Konfederacji, Korwin-Mikke zdobył mandat poselski. Ten powrót Korwin-Mikkego za sprawą wyborów parlamentarnych 2019 roku na listach Konfederacji okazał się jednak dla niego osobiście powrotem dość gorzkim. Okazało się, że ci młodsi politycy Konfederacji, a konkretnie tej części, której Korwin należał, a więc partii, którą ostatecznie nazwano Nową Nadzieją, mówię to o Sławomirze Mentzenie, dość szybko zorientowali się w tym, o czym orientowali się także i liczni poprzedni współpracownicy Korwin-Mikkego, a mianowicie, że trzymając go w roli znaczącej postaci, bardzo szybko traci się szansę na przekroczenie tego 5-procentowego progu poparcia. Dlaczego? No bo Korwin konsekwentnie stosował metodę prowokacji i właściwie przed kolejnymi wyborami wszyscy drżeli w jego otoczeniu, czy nie powie czegoś, co znowu odbierze kandydującym poparcie społeczne. No i tak się też stało przed wyborami w 2023 roku, gdzie Korwin-Mikke doznał ewidentnego upokorzenia, pokonany przez żonę Krzysztofa Bosaka, Karinę Bosak, która zdobyła większe poparcie od niego. I to było w jakimś sensie, można powiedzieć, podsumowanie tej kariery. Oczywiście Korwin ani myśli się poddawać. Właśnie ogłosił na początku 2024 roku powstanie nowej partii, która jakże będzie się nazywała Korwin, ale powiedzmy jasno, los polityczny wydaje się tej partii przesądzony. Co nie zmienia faktu, że Korwin-Mikke jest bardzo ciekawą postacią jako człowiek promujący pewien sposób myślenia o świecie, którego ja nie podzielam, nie akceptuję. Natomiast niewątpliwie prowokacje intelektualne, jakie urządza, są w niektórych przynajmniej przypadkach ciekawe i warte analizy. Dlaczego? Dlatego, że Korwin-Mikke rzeczywiście sprawdza się jako felietonista. Uważam, że jego felietony dostarczają nam impulsu do przemyśleń, którego niestety ciężko znaleźć u bardzo wielu innych, łatwo przewidywalnych autorów. I to rzeczywiście jest przykład człowieka, który tak naprawdę miał szansę zaistnieć jako bardzo ciekawy i oryginalny pisarz, no ale dotknął go bakcyl polityki, któremu uległ i którego w to swoją szczęśliwą gwiazdę polityczną wierzył przez całe życie, a która nigdy się do niego nie uśmiechnęła. I tym, myślę, tą oceną chcę skończyć dzisiejszy program, niezmiennie apelując o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby, jego lajkowanie, subskrybowanie. Bez tego jego rozwój nie będzie możliwy. Dziękuję bardzo.